czym się różni woda toaletowa od perfumowanej, którą wybrać, dziś rozwieję Wasze wątpliwości. Zapewne spotkaliście się ze stwierdzeniem, że różnica leży przede wszystkim w stężeniu olejków zapachowych. I owszem, kilkanaście lat temu marki opierały się właśnie na takim podziale. Podążając za tym schematem, teoretycznie woda perfumowana, zawierając większe stężenie, powinna być bardziej trwała od toaletowej. Możemy w ten sposób porównywać jednak tylko zapachy o dokładnie takim samym składzie. Natomiast od jakiegoś czasu spotykamy się z bardziej nowoczesnym podejściem do ich tworzenia. Twórcy zapachów nie powielają już tych samych kompozycji w różnych stężeniach. Dlatego pamiętajcie, że choć o tej samej nazwie, woda toaletowa będzie miała inny skład niż woda perfumowana z danej linii, a co za tym idzie, będzie po prostu pachniała inaczej. Aktualnie często nazwa odnosi się nie do stężenia, a do charakteru samego zapachu. I tutaj woda toaletowa to zazwyczaj kompozycja świeża, zwiewna i dodająca energii, a perfumowana bardziej otulająca, intymna i zmysłowa. Ale wracając do trwałości. W rzeczywistości wszystko zależy od składników zapachowych tworzących daną kompozycję. Na każdej skórze składniki zapachowe rozkładają się w inny sposób. Pamiętajcie też, że trwałość zapachu to kwestia indywidualna. Zależy od wielu czynników, takich jak pH skóry czy poziom jej nawilżenia. Dlatego testujcie zapachy, by mieć 100% pewność, jak utlenią się one właśnie u Was.